proszę. Niech góry izerskie piętrzą się od Jakuszyc oraz Szklarskiej, bo starego uzdrowiska ulice kolorowe szlaki wiją się pomiędzy i ponad szczyty, gdzie gwiazd jest większy blask, gdzie polsko-czeskich nie ma zwad. Usłyszałem o parku ciemnego nieba, przywlokłem dubsko i wyczekuję gwiazd. Fotografię nocnego nieba wykonałem moim telefonem komórkowym przy użyciu funkcji długiego naświetlania. Czas naświetlania 32 sekundy. Czułość matrycy w jednostkach ISO 800. Miejsce fotografii, stacja turystyczna Orle. Na dole zdjęć będą widoczne jej zabudowania. No i kierunki. W kierunku Świeradowa Zdroju, w kierunku Szklarskiej Poręby, w kierunku Czeskiej Jezery oraz pionowo w górę. Fotografie zostały poddane obróbce tylko w celu poprawy nasycenia kolorem oraz poprawy kontrastu. Rzucające się w oczy pomarańczowa poświata to niestety łuna świetlna emitowana przez wszystkie wymienione miasta za pomocą ulicznych opraw oświetleniowych o źródle żarnika sodowego, czyli tych popularnych wszędzie pomarańczowych lamp ulicznych. Emitowane przez miasta światło idzie ku górze i odbija się o niewidoczne gołym okiem cienkie partie niskich chmur. Długo pracująca matryca zdołała jednak zarejestrować całe emitowane i odbijane przez chmury światło. Efekt tyleż upiorny, co też smutny, bo oznacza to, że tak zwane ciemne niebo w miejscu do tego dedykowanym również i tutaj jest już niestety tylko śpiewem historii. Na koniec zwrócę jeszcze Waszą uwagę na same gwiazdy utrwalone na zdjęciach. Jeżeli powiększyć fotografię maksymalnie, to można zauważyć, że wszystkie gwiazdy wydają się być rozmazane, fotografie jakby poruszone. To nieprawda. Przypominam, że telefon fotografujący był unieruchomiony i trwał tak 32 sekundy z otwartą przysłoną. Oznacza to, że przez ten czas gwiazdy przemieściły się pozornie po nieboskłonie właśnie o taki dystans, tworząc takie malutkie smugi. Niesamowite, prawda? No i tak jak widzieliście na zdjęciach, smutna refleksja. Niebo tuż pod Halą Izerską jest zanieczyszczone światłem. No, było około godziny 22. Być może należałoby czekać gdzieś dalej w głąb, gdzieś do północy, albo do pierwszej, czy do drugiej w nocy, żeby to się przeklarowało, żeby Świeradów Zdrój i żeby Szklarska Poręba wyłączyły część swoich świateł, byłoby więcej widać. Ale no niestety, no ja już mam 40 lat, ja chcę spać o tej porze, ja już chcę spać. Także no przykro mi, ale Izerski Park Ciemnego Nieba praktycznie nie istnieje. Już wróciłem do obozowiska, wziąłem lekarstwa przeciwbólowe, idę spać, a nazajutrz dzień drugi, szlak długodystansowy dzienny. Nad moim obozowiskiem, jak też nad całymi Izerami, zapadła noc. Tak skończył się pierwszy dzień mojej wyprawy. Przed nami kolejne odcinki, już kręcone za dnia. Myślę, że spotkają się one być może z nieco większym zainteresowaniem z uwagi na utrwalone, niesamowite izerskie widoki. Zapraszam.